Pan Maria Jackowski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie senatorze, słyszał pan o chorobie brukselskiej? No nie słyszałem. To podpowiem, cytuję. Polega to na tym, że rozmaite osoby o nieco słabszym charakterze, które trafiają do Europarlamentu, popadają w stan pewnej niedyspozycji politycznej. No i co dalej? Tak mówił niedawno szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, gdy komentował odejście Kazimierza Ujazdowskiego z PiSu. Czy te słowa nie pasują troszkę do obecnej sytuacji związanej z Jackiem Saryusz-Wolskim? No wie pan, trudno porównywać dwóch polityków. Trudno porównywać dwie sytuacje. Z tego co wiemy, pan poseł Saryusz-Wolski jest wiceprzewodniczącym Partii Ludowej, pełni więc bardzo ważne stanowisko w takiej międzynarodówce chadeckiej, europejskiej i jest prominentnym politykiem Platformy Obywatelskiej. Wciąż więc... jeszcze Platformy Obywatelskiej. Tak, i nie słyszałem, żeby złożył, czy żeby miał jakieś inne plany. To inaczej na ten temat nic mi nie wiadomo. Czy jeśli potwierdzi się scenariusz, w którym następuje polityczny rozwód Jacka Saryusz-Wolskiego z Platformą Obywatelską, pan poseł powinien zrezygnować z mandatu europosła? No trudno, żebym ja komentował wewnętrzną sytuację w Platformie Obywatelskiej. To już o, panie pośle, panie senatorze, mnie. Wiele razy politycy komentują wewnętrzne sytuacje w innej partii. Ale ja mogę powiedzieć jedno, że to, co mnie zaskoczyło, to ta konferencja słynna pana przewodniczącego Grzegorza Schetyny, który za pośrednictwem mediów na konferencji prasowej apelował do swojego posła do Parlamentu Europejskiego, żeby się z nim skontaktował i żeby się określił w sprawie tych doniesień, spekulacji medialnych. No to moim zdaniem pokazuje jakiś albo nieprofesjonalizm, albo słabe przywództwo Grzegorza Schetyny, albo brak komunikacji wewnętrznej wewnątrz Platformy Obywatelskiej. To mogę powiedzieć, bo to są fakty publiczne. Honor wymagałby rezygnację z mandatu europosła teraz. Tak mówił o pośle Ujazdowskim pan przewodniczący Terlecki. Czy jeśli Jacek Saryusz-Wolski pożegna się z Platformą, powinien nadal być europosłem, mimo że nie jest w Platformie? Panie redaktorze, no pan znowu zadaje mi pytanie. Ja nie znam wewnętrznych zasad, statutu, klubu, czy tam tego gremium, jak to się nazywa, gromadzących posłów Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Trudno mi się do tego ustosunkowywać, natomiast różne mogą być scenariusze, bo może sam zrezygnować, może zostać na przykład wykluczony z tego gremium. Tu wie pan, to byśmy weszli w fazę jakichś spekulacji. To zamykając spekulacje, panie senatorze, jeśli stanie się tak, jak powiedziałem, że jednak będzie poza Platformą, ale nie zrezygnuje z euromandatu. Politycy PiSu, rozumiem, powiedzą tak, jak mówił przewodniczący Terlecki w przypadku Michała Ujazdowskiego, że opuszczając partię swoich wyborców, pan poseł został nadal na lukratywnej posadzie. Tak będzie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że pan minister Saryusz-Wolski no jest politykiem jednym z nielicznych, podkreślam, jednym z nielicznych Polaków, którzy i polityków, którzy mają tak ogromną wiedzę na temat struktury europejskiej, integracji europejskiej, Unii Europejskiej. Jest to zaangażowane od kilkudziesięciu lat i w tym zakresie nikt nie zgłasza wątpliwości co do jego przygotowania merytorycznego. Zamykamy temat Jacka Saryusz-Wolskiego. Jego wybory polityczne, no to już jest trochę jego sprawa. No trudno, żebym ja się do tego odnosił. No, dobrze wiemy obaj, że politycy PiSu w swoich strategiach różne przyjmują tutaj koncepcje, ale zostawmy. Panie senatorze, Senat poprawił ustawę o Komisji Weryfikacyjnej tak do spraw reprywatyzacji. Skoro potrzebne były poprawki, rozumiem, że opozycja miała jednak trochę racji, że to przynajmniej troszkę bubel prawny. Ja bym nie określił tego mianem bubla, natomiast niewątpliwie trzeba powiedzieć, że jest to ustawa niesłychanie trudna, ponieważ i środek, który został zastosowany w postaci komisji weryfikacyjnej, jest środkiem o charakterze nadzwyczajnym. No to trzeba jasno powiedzieć, bo nie jest... Wynika on też z nadzwyczajnej sytuacji tej dzikiej reprywatyzacji, zjawiska o charakterze zorganizowanej przestępczości na dużą skalę na terenie miasta stołecznego Warszawy. Czyli i będzie komisja weryfikacyjna. Będzie komisja. Zostały pytanie, poprawione panie senatorze, pewne rzeczy. Co dalej? Bo będzie komisja, będzie prześwietlała to, co za nami, będzie sprawdzała akta poszczególnych spraw. Pytanie, kiedy duża ustawa reprywatyzacyjna przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość? No, też bym chciał, żeby taka ustawa była jak najszybciej, ponieważ moim zdaniem ustawa reprywatyzacyjna... My nie unikniemy tematu ustawy reprywatyzacyjnej. A kto ją przygotowuje? No, najlepiej byłoby, i mam nadzieję, że takie prace trwają w rządzie. Ale pan nie wie tego, czy takie prace trwają?
Wiem, że trwają prace studialne, natomiast czy już są... Prace studialne w... rządzie. W rządzie. W rządzie, tak jest. Mhm. Ponieważ jest to problem, który wymaga rozwiązania ustawowego i jest to problem, od którego nie unikniemy. No, sprawdziłem, co się działo w poprzedniej kadencji Sejmu, panie senatorze. Przejrzałem chociażby interpelacje, które zgłaszali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Żywo tym zainteresowani. Interpelacje, w której pytali, jakie jest stanowisko rządu w sprawie natychmiastowego uregulowania problemu reprywatyzacji, albo kiedy ministerstwo zamierza wprowadzić przepisy ostatecznie i kompleksowo regulujące kwestie reprywatyzacji w naszym kraju. Czy w najbliższym czasie planuje się podjęcie takich prac. Różne interpelacje, te same pytania. To było w poprzedniej kadencji Sejmu. I co się dzieje teraz? Ja mogę panu powiedzieć, że byłem posłem, który w roku chyba 2000 głosował za jedyną ustawą reprywatyzacyjną, która przeszła całą ścieżkę legislacyjną, trafiła na biurko pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i niestety została zawetowana. Możemy i widzimy, oczywiście wracać do przeszłości, i panie widzimy, senatorze, jak ale wiele niedobrych rzeczy się stało. Natomiast i mam nadzieję, podkreślam, mam nadzieję, że rząd taką ustawę przygotuje. Można to zrobić w taki sposób, żeby wyważyć interes byłych właścicieli i interes ich spadkobierców prawnych, ale również interes społeczny i interes budżetu państwa, bo wiadomo, że taka ustawa kosztuje. Natomiast w moim głębokim przekonaniu polskie państwo od tego problemu nie schowa głowy w piasek z bardzo prostej przyczyny, że na gruncie prawa międzynarodowego roszczenia majątkowe nie ulegają przedawnieniu. I to jest problem, z którym mogą się jeszcze następne pokolenia stykać, jeżeli my tego nie rozwiążemy. Tylko widzimy, że są takie sytuacje, że posłowie potrafią bardzo szybko pewne ustawy przygotować, przeforsować, przegłosować w Sejmie i w Senacie one mogą przejść. Chociażby skala? Ustawa o wycince, czy ułatwiająca wycinkę drzew, która była w tydzień przygotowana. A czy pan wie, jaka jest skala szacowanych roszczeń z tytułu reprywatyzacji? Zdaję sobie sprawę, że są to ogromne pieniądze. Około 70 miliardów, to są bardzo ostrożne szacunki, więc proszę sobie wyobrazić, że jest to gigantyczne, są to gigantyczne środki budżetowe i teraz przygotowanie, a przede wszystkim skutki finansowe takiej ustawy trzeba bardzo wyważyć i trzeba bardzo mądrze rozłożyć w czasie. To wszystko wymaga, jasna sprawa, to panie wymaga senatorze, bardzo dużo przygotowań. To ale nie kiedy jest ustawa... kiedy słyszę pana ministra Kowalczyka, który mówi o tym, że w Prawie i Sprawiedliwości dyskusje na ten temat trwają od dawna, bo jeszcze przed 2005 rokiem się zaczęły, to rozumiem, że namysł nad tym problemem jest bardzo zaawansowany i przygotowanie tej ustawy nie zaczęło się wczoraj. Ale czy pan zauważył, że Platforma Obywatelska rządziła 8 lat, też ten problem był zgłaszany i też nie była w stanie przez 8 lat przygotować projektu. To pokazuje, że jest to jakaś obiektywna trudność, mimo że nikt nie ma wątpliwości, że w rządzie pracują jednak ludzie, którzy byliby w stanie intelektualnie przygotować taki projekt ale ustawy. Ale zauważył pan też, że Platforma Obywatelska w tej kadencji Sejmu złożyła projekt ustawy reprywatyzacyjnej w Sejmie. W tej złożyła, z tym, że co do tego projektu były właśnie wątpliwości konstytucyjne, dlatego ten projekt przepadł już na etapie pierwszego bodajże czytania. Panie senatorze, dlaczego nagle zmienił się szef delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE? Ja nie jestem w tym gremium, więc nie znam bliższych szczegółów. Natomiast... Ale wie pan o tym, że stanowisko stracił poseł Nitras z Platformy Obywatelskiej. Wszystko odbyło się wczoraj na posiedzeniu, na którym nie było posła Nitrasa. Tak, no ale właśnie zdaje się, że to był główny zarzut dla pana posła, że nie był aktywny w tej funkcji, a ta funkcja wymaga podobno dużej aktywności. Ja w tych strukturach nie działam, więc tutaj nie mam wiedzy na ten temat. Ale rozumie pan, że jeśli padają zarzuty, to chyba zwyczajowo jest tak, że jeśli się stawia zarzut, to wysłuchuje się odpowiedzi temu, któremu coś się zarzuca. Nie znam szczegółów i przebiegu tego spotkania i tej procedury. Więc... Wszystko poszło szybko, bardzo sprawnie. Kilkanaście minut było już po wszystkim. Pytanie, dlaczego szefem tej delegacji została pani poseł Barbara Bartuś z Prawa i Sprawiedliwości? No, widocznie została wybrana. No jasne, no, bardzo przebiegle i bardzo wnikliwa analiza, panie senatorze, ale pytam o to dlatego, że przez ostatnie dwie kadencje szefem tej delegacji był przedstawiciel opozycji. Kiedy rządziła Platforma, stanowisko przypadało politykom Prawa i Sprawiedliwości, czy prawicy, bo to też był PJN w międzyczasie. Teraz wróciło do Prawa i Sprawiedliwości, czyli do rządzących. No, trudno mi powiedzieć. Naprawdę, wie pan, w ogóle nie działam w tych strukturach, nie mam wiedzy na ten temat, ponieważ ja z grup bilateralnych to
w zasadzie w żadnej grupie nie jestem, nie biorę udziału w tych spotkaniach, nie jestem aktywny na tym polu, więc trudno mi komentować. Ja się teraz przy okazji właśnie całego tej dyskusji na temat aktywności czy nieaktywności pana posła Nitrasa dowiedziałem w ogóle, jak to funkcjonuje. Ale także prosta zasada. Kiedy rządzimy, oddajemy to stanowisko opozycji. Dobry pomysł, zły pomysł? Panie redaktorze, no jest taki dobry zwyczaj, że na przykład oddajemy funkcję wiceprzewodniczących w gremiach kolegialnych też opozycji. Na przykład w Sejmiku Województwa Mazowieckiego wiceprzewodniczącym Sejmiku nie może zostać przedstawiciel największego klubu, a jest nim akurat klub Prawa i Sprawiedliwości, tyle że on jest w opozycji. No co, czasami takie sytuacje się zdarzają. Czyli dobry zwyczaj, ale w tym przypadku ja nie chcę mówić, czy dobry, czy zły. Ja mówię, jak to wygląda. Powiedział pan dobry zwyczaj, więc dlatego się do tego słucham. Dobry zwyczaj, no natomiast czasami takie sytuacje się zdarzają, natomiast nie wiem, czy nikt nie kandydował ze środowiska opozycyjnego, nie wiem, no nie znam szczegółów. Są posłowie opozycji w tej delegacji, jeszcze zapewniam, pan poseł Furgo, pan poseł Ale Łopata, wiem, pan czy, senator nie wiem, Grodzki. Czy kandydowali, tego nie wiem, więc nie chcę się na ten temat wypowiadać. Senator Jan Maria Jackowski, dziękuję bardzo miłego wieczoru życzę i dobrego weekendu. Do zobaczenia, do usłyszenia.